Siemanko, cześć, z tej strony Igor, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj jest akcja podlewania kukurydzy Perkinsem i beczką. A więc teraz tatu Wam opowie, dlaczego to robimy. Tak, podlewamy kukurydzę dlatego, że sialiśmy kukurydzę na koniec kwietnia i niestety dwa dni po siewie poszła ulewa i stanęła woda na kukurydzy i ziemia się zasklepiła i po tym wszystkim przyszło zimno i ta kukurydza słabo rosła i teraz u nas 3 tygodnie już nie padało i ziemia się zrobiła sucho, po prostu się zrobiła i musi ją podlać. I za chwilę Wam Igor nagra całą akcję, jak to wygląda. Tylko oglądajcie film do końca, bo na koniec mamy dla Was coś ciekawego do pokazania. I pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę, subika z dzwoneczkiem i widzimy się już na zaczęciu akcji. Zaczynamy już akcję. Dobrze, a teraz pokażemy Wam, jaki wymyśliliśmy sposób na walkę z dzikami, ponieważ u nas jest dużo dzików i w tym roku wpadliśmy na pomysł, że zainstalowaliśmy takie lampki solarne, które są działają na słońce, że słońce je w dzień naładuje, a w nocy świecą światełko ten. I po prostu dziki się, mamy nadzieję, że się tego boją, ponieważ już półtora miesiąca są zainstalowane i na razie dzików jeszcze nie było. To są dwa rodzaje lampek, takie duże. I za chwilę pokażemy jeszcze mniejsze. No a to są drugie lampki, które też w nocy świecą. I po prostu dziki się prawdopodobnie ich się boją, że ktoś tutaj jest i nie przychodzą póki co na razie na to pole. Zaczynamy pompować wodę. Tak to wygląda wszystko. No więc to jest dość fajna akcja. No i myślę, że tyle Wam wystarczy w takiej akcji. Tutaj widać. Widać światełka, to jest właśnie ta niespodzianka. To jest nasz sposób na dziki. Już półtorej miesiąca jest zasiana kukurydza i ani jednego dzika nie było. Światełka się bardzo dobrze stosują. No i tak świecą światełka, są ustawione we wszystkich stron pola. To pole ma około 3 hektarów i z każdej strony jest ustawione są światełka, że całą noc się świecą. I miejmy nadzieję, że dziki będą się bały. I polecamy każdemu taki sposób, bo na razie u nas skutkuje. Dobrze, dziękujemy Wam za ten film. Widzimy się w następnych filmach. Pamiętajcie, żeby napisać hashtag noc, to przypnę Wam serduszko. Widzimy się w następnych odcinkach. Cześć!